Życie programisty nie jest proste. Nie wiem, czy zauważyłeś już to w tej chwili, ale życie programisty nie jest proste. To może oczywiście brzmieć nie najlepiej w kontekście innych branż, wiadomo, ale zawsze jest dużo w życiu programisty niewiadomych, dużo zastanawiania się i prawdopodobnie tak jest we każdej branży. Natomiast czasami jest tak, że ciężko jest samego siebie zdefiniować. Już wcześniej mówiłem o tym, że nie jest to najprostsze, żeby ocenić własną wartość, żeby dowiedzieć się, ile właściwie na rynku jestem warty, a do tego ciężko jest tak naprawdę stwierdzić, czy ja już jestem gotowy na konkretny poziom. Na samym początku jest w ogóle najgorzej, kiedy zaczynasz się uczyć tego programowania. I jeszcze pół biedy, jak jesteś na studiach. Kończysz studia i teoretycznie wiesz, że trzeba iść do pracy, więc robisz wszystko, żeby jak najszybciej tą pracę zdobyć. Natomiast jeżeli chcesz się przebranżowić, jeżeli zaczynasz się uczyć samodzielnie, bez studiów programowania, to nigdy do końca nie wiadomo, czy ja właściwie już jestem gotowy na to juniorskie stanowisko i czy jest jakiś sposób na to, żeby się dowiedzieć tego, czy ja już jestem gotowy na to. No niestety odpowiedź jest bardzo prosta. Najłatwiej się dowiedzieć tego po prostu idąc na rozmowy kwalifikacyjne, bo to jest dokładnie tak samo przy każdym poziomie, czy to junior, czy to mid, czy to senior, zawsze będzie dokładnie ta sama sytuacja. Nigdy nie będziesz wiedział, czy jesteś już gotowy na to stanowisko, ze względu na to, że w każdej firmie to zupełnie co innego oznacza. W niektórych firmach jest tak, że junior oznacza osobę, która dopiero się uczy, która może popełniać całą masę błędów, która może mieć spore braki, które zostaną bardzo szybko nadrobione właśnie w pierwszych miesiącach pracy w danej firmie i pracodawca pozwala na to, żeby taki junior jak najwięcej się uczył, nawet kosztem tego, że nie będzie wytwarzał tego oprogramowania zbyt dużo. Natomiast niestety rynek w tej chwili jest taki, że nie ma tych firm tak wiele. Zazwyczaj trzeba już mieć porządne podstawy C-Sharpa, porządne podstawy .NET-a, porządne podstawy jakiegoś frameworka typu ASP.NET, bo bez tego bardzo ciężko będzie zdobyć jakąkolwiek pracę, zdobyć jakąkolwiek pozycję, nawet juniorską. Można się obić gdzieś o jakieś praktyki, o jakieś staże, natomiast taką konkretną umowę to już trzeba reprezentować sobą jakiś poziom. Natomiast pamiętaj, że jako junior masz prawo popełniać błędy i to jest bardzo ważna sprawa i będę ją powtarzał prawdopodobnie jeszcze wielokrotnie. Potem przychodzi ta część na mida i na seniora. To prawdopodobnie, jeżeli jesteś na tym pierwszym etapie, jeszcze daleko przed Tobą, ale możesz już w tej chwili myśleć o tym, kiedy i za ile będziesz mógł się starać o takie wyższe stanowiska. I powiem Ci tak, ja jako senior z 10-letnim doświadczeniem, właśnie, czy ja jestem seniorem? W tej firmie, w której pracuję aktualnie, jak najbardziej tak, ale zdarzały się również takie rekrutacje, w których tam niektórzy mówili, a pana to byśmy bardziej na jakiegoś mida wzięli. Dlaczego? Dlatego, że na rozmowie bardzo często okazuje się, że też szukają odpowiednich kompetencji na odpowiednie stanowiska, których mi w tym przypadku brakowało. Na przykład nie miałem jeszcze tak dużego doświadczenia z chmurą, nie miałem tak dużego doświadczenia z jakimiś kontenerami czy z DevOpsem. Byłem specjalistą w swojej działce, czyli w ASP.NET, ale szukali na przykład kogoś, kto będzie gdzieś tam pomiędzy tymi zespołami deweloperów i operatorów gdzieś na pozycji bardziej DevOpsowej i tutaj zdecydowanie do tej pozycji eksperta seniora mi brakowało. Dlatego nie myśl też w kategoriach, że jesteś juniorem, jesteś midem, jesteś seniorem. Jesteś programistą bardziej albo mniej doświadczonym, a to, jakie będziesz mieć stanowisko, to jest sprawa tak naprawdę drugorzędna. Oczywiście gdzieś tam mamy widełki wynagrodzeń, które się przewijają z każdym rokiem, ale też zobacz, że pomiędzy juniorem a midem jest jakiś tam element zazębienia, coś, co może się zazębić, bo junior może zarabiać więcej niż początkujący mid i na odwrót właśnie mid, nawet bardziej doświadczony, ale któremu brakuje jakichś tam kompetencji, może zarabiać mniej niż dobrze wyszkolony junior. Dlatego pamiętaj, nie próbuj sam siebie zaszufladkować. Jeżeli będziesz czuł, że już pora jest na to, żeby wziąć na siebie większą odpowiedzialność, żeby ogarnąć większą część projektu, żeby porozmawiać z klientami, żeby być odpowiedzialnym za coś większego, wtedy staraj się o to, żeby zdobyć wyższe stanowisko. Natomiast właśnie pamiętaj, że z większą kasą idzie większa odpowiedzialność. Często jest to większy stres, czasami są to dłuższe godziny pracy. To trzeba wszystko sobie odpowiednio przekalkulować, znaleźć odpowiednią firmę, która będzie Ci wtedy pasowała, bo to, że w danej firmie jako junior czujesz się dobrze, wcale nie będzie oznaczało, że jako mid albo senior w tej samej firmie będziesz czuł się dobrze. Także trzeba szukać, moim zdaniem trzeba szukać swojego miejsca na ziemi i tego Ci życzę, żebyś znalazł swoje miejsce na ziemi, na tym poziomie, na którym aktualnie jesteś. I właśnie daj mi znać też w komentarzu, czy jesteś bardziej doświadczonym programistą i chcesz to oglądać dalej, czy jesteś mniej doświadczonym i chciałbyś wiedzieć coś więcej na temat początków kariery programisty. Spotkajmy się w komentarzach, podyskutujmy na ten temat, a tymczasem żegnam się z Tobą i słyszymy się na pewno niedługo. Cześć!